Jak cenna i wielka jest ta
chcemy dostrzec, że mamy przepiękną litanię do krwi Chrystusa. Chcemy dostrzec, że w koronce do Bożego Miłosierdzia powiadamy następujące słowa modlitwy. Wypowiadamy je ofiarując ciało i krew, duszę i mnóstwo najmniejszego Syna Jezusa Chrystusa jako przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Zatem ta drogocenna krew Chrystusa jest naszym przejednaniem Bożego gniewu, jest naszym usprawiedliwieniem. Krew Chrystusa, która najpierw została utrwalona w wieczerni. Krew Chrystusa, która potem opadała na ziemię, ziemię ogrodu oliwnego. Krew Chrystusa, która w końcu tryskała przy biczowaniu i przy ciemnym koronowaniu, aż wreszcie, kiedy oczyściła drzewo Krzyża Świętego. To właśnie na tym drzewie zawisło zbawienie świata, które obmyło nas swoją świętą krwią. Również sam Jezus Chrystus w prywatnych objawieniach jest 10 takich punktów, które przyobiecał odnośnie czcicieli Jego najdroższej krwi, że dostąpią poszczególnych łask. Ale muszą wzywać tej najdroższej krwi Chrystusowej. Muszą wzywać ran Chrystusowych i zarazem swoje cierpienia, swoje trudy i swoje zniewagi, kiedy połączą z tą krwią i ranami oraz cierpieniem Chrystusa, otrzymają obfite łaski. Pan Bóg jest hojny w łasce, a w sposób szczególny otworzył ten skarb przez swoją najdroższą krew i ostatni element. Kiedy umarł już Jezus Chrystus, kiedy wydawało się, że ta krew już zaczerpła na krzyżu, to wtedy jeden z żołnierzy podszedł do boku Chrystusowego, wszedł go w uczniów i jak zaświadcza święty Jan Ewangelista, natychmiast wypłynęła krew i woda. W tej krwi, w tej wodzie mają źródła sakramenty Kościoła. Jeszcze raz na nowo Kościół zostaje oczyszczony i uświęcony, a w Kościele uświęcony i oczyszczony zostaje każdy człowiek. Chcemy zatem tę najdroższą krew Chrystusową umiertwiać. Chcemy tę krew Chrystusową przyjmować. Chcemy tą krwią przebłagać Boga Ojca na przebłaganie za grzechy dla nas i całego świata. Amen. Amen.
za wielką i niepojętą miłość ku rodzajowi ludzkiemu, iż raczył zesłać Syna swego, aby za nas wycierpiał okrutne męki i śmierć podjął krzyżową. To rozmyślanie ofiarujemy również ku uczczeniu Najświętszej Marii Panny, Matki Bolesnej oraz ku uczczeniu świętych pańskich, którzy wyróżniali się nabożeństwem u męcy Chrystusowej. W tej ostatniej części będziemy rozważali, co Pan Jezus cierpiał od chwili koronowania aż do ciężkiego składania na krzyżu. Te bluźnierstwa, zelżywości z niewagi, jakie mu wyrządzono, ofiarujemy za grzeszników zatwardzia, aby Zbawiciel pobudził ich serca spłukane do pokuty i prawdziwej życia poprawy oraz za duszę wcześniej cierpiącą, aby w nim litościwy Jezus krwią swoją świętą ogień zagaził. Prosimy nadto, by nam wyjednał na godzinę śmierci skruchę za grzechy i szczęśliwe własne Bożej wytrwanie.
Boże, Ty w najświętszym sakramencie.